subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Jesteśmy po meczu Podbeskidzia Bielsko-Biała z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda niestety przegrała 1-2. A dzisiaj moimi gośćmi są Stanisław Madej. Cześć Stanisławie. Cześć, cześć. Stanisław Madej zajmujący się analizą, analityką i wszystkimi innymi cyferkami. No, powiedzmy. A także dziennikarz portalu Bielsko-Info Krzysztof Rojowski. Witam Cię, Krzysztofie. Cześć, dzięki za zaproszenie. No, Staszek tutaj z drugiej strony, bardziej pod kątem analityki wiślackiej. No ja też jako sympatyk oczywiście i kibic, też mi to jest drużyna bliska, natomiast na co dzień oglądam mecze naszego ostatniego rywala, więc postaram się tutaj nieco przedstawić tą drugą stronę może. No właśnie, ty byłeś, Krzysztofie, na miejscu w Bielsku. Powiedz, jak to wyglądało z perspektywy trybun, jak zaprezentowała siebie jak gwiazda, no i też powiedz, jak oceniasz występ Podbeskidzia. No powiem szczerze, tak jak rozmawialiśmy na pokoju twitterowym czy x-owym już teraz po meczu, no kilka takich różnych obliczy tego spotkania, jeśli chodzi o to, co się działo na trybunach czy wokół stadionu. No mieliśmy, no była ta grupa naszych kibiców, z tego co widziałem, znaczy ja nie byłem tam bezpośrednio przy nich, bo już wtedy byłem na stadionie, widziałem ich jakby z perspektywy stadionu, słyszałem, że tam ich było gdzieś koło setki czy dwusetki. No, nie zachowywali, znaczy byli otoczeni kordonem policji, ale nie słyszałem, żeby tam co do jakichkolwiek jakichś agresywnych zachowań doszło. Jak wyszedłem już po pierwszej połowie, żeby zobaczyć, czy dalej tam stoją, to już nikogo nie było, więc myślę, że to się już dużo wcześniej skończyło. Jeśli chodzi o to, co się działo na stadionie przed meczem, no to ja też zwróciłem uwagę, że na przykład speaker Podbeskidzia przywitał Goku, który chyba był na stadionie, przyjechał z Wiślakami. Goku został nawet nagrodzony brawami przez kibiców gospodarzy, więc był to taki miły akcent, że dobrze oni go wspominają i jakby tutaj nie ma żadnej urazy do niego, że przeszedł do Wisły. Natomiast no oczywiście zdarzyły się jakieś tam obraźliwe przyśpiewki ze strony ultrasów Podbeskidzia czy tych najbardziej zagorzałych kibiców, ale to też z drugiej strony warto zauważyć, że za każdym razem, gdy oni śpiewali tam właśnie te obraźliwe hasła, no to speaker ich zagłuszał, odczytując jakieś komunikaty dotyczące, nie wiem, kiedy mają grać rezerwy, jedne czy drugie, bo pod Beskidzia masz dwie drużyny rezerw, co ciekawe. No więc starano się, że tak powiem, te wszelkie przejawy agresji no jakby zagłuszać, tak, czy niwelować. Chociaż na stadionie, na trybunie, którą powinni zajmować domyślnie kibice gości, zawiózł taki transparent też dosyć przykrym hasłem. No ale jeszcze jedno co do zachowania naszych piłkarzy, znaczy Wiślaków. To jak wyszli na murawę stadionu, to podeszli pod właśnie tą trybunę gości i zaczęli bić brawo pod nią. Więc to była taka lekka szyderka ze strony naszych piłkarzy, no, że no, chcieli ich tam widzieć, no ale widzieli tylko puste krzesełka. Nie licząc bramki Mikiego Pilara, to chyba najlepsza akcja meczu naszych zawodników. Tak. No miało to swoją wymowę. Staszku, jak ty oceniasz to spotkanie do momentu, kiedy Kacper Duda jeszcze był na boisku, bo później to się wszystko posypało, bardzo szybko wyrównało Podbeskidzie jeszcze przed tą czerwoną kartką, no ale ta czerwona kartka to już było tak naprawdę najgorsze, co mogło się Wiśle przytrafić, czyli po prostu jak w tym sezonie dostajemy czerwoną kartkę, to Wisły nie ma. Możemy tak naprawdę zejść do szatni i skończyć mecz. Wiesz co, wydaje mi się, że jakby od początku tak też pisałem, że do tej bramki, powiedzmy, Wisły, no ta gra nie przekonywała. Generalnie widziałem dosyć dobrze zorganizowane Podbeskidzie, które
bardzo fajnie pressingowało piłkarzy Wisły na gdzieś bliżej środka pola i Wisła chciała grać, nie wiem, chciała stwarzać sytuację przez środek, ale nie była w stanie, bo tam tak naprawdę mieli tylko moment nieuwagi, zawodnik pod Beskidzie odbierał piłkę, więc ta gra w ogóle mnie nie przekonywała i tak naprawdę i ten gol też, ja do momentu gola to bardziej bym stawiał, że takim lekką przewagę miało pod Beskidzie, niewielką, bo niewiele z tego wynikało, ale tak wydawało mi się, że mają naprawdę dużo takiej determinacji włożyli i bardzo dużo zaangażowania w ten początek meczu, a Wisła to tak wyszła z pale bardzo, z takim przeświadczeniem troszeczkę, że no i tak w końcu strzelą. Strzelili i wtedy wydawało mi się, że właśnie w ogóle ten mecz się zmieni, tak, że Wisła zacznie nabierać takie, no jeszcze bardziej zacznie punktować pod Beskidzie, no ale sam później pod Beskidzie od razu wyrównało i później pojawiła się ta czerwona kartka, o której wspomniałeś i no i to już w ogóle pod Beskidzie tak naprawdę przejęło inicjatywę. Mhm. Powiedz mi, bo dla mnie to jest dość niezrozumiałe, ale to może za chwilę o tej sytuacji po czerwonej kartce. Ja chciałbym, żebyś chwilę coś powiedział o duecie Karbo-Uryga, bo to była ich pierwsza porażka, od kiedy grają razem w barwach Wisły. Ostatnia porażka Wisły to jest 18 sierpień, jeżeli dobrze pamiętam, z Odrą 1-3. Tam też właśnie skończyliśmy mecz w 10 i też bardzo szybko niestety zaczęliśmy grać w osłabieniu. No to takie bardzo bliźniacze spotkania. Zgodzisz się z tym? Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o ten duet, no to na pewno Uryga, od kiedy wszedł do pierwszej jedenastki Wisły, no to imponuje tym, że on potrafi bardzo dobrze rozgrywać piłkę. To jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o zespół, który chce grać ofensywnie, że ten środkowy obrońca potrafi zagrać taką piłkę przez środek, z pominięciem jednej linii na przykład, ale celną, dokładną piłkę, która naprawdę pozwala nabrać rozpędu drużynie i Karbo znów daje bardzo dużo i z tyłu, jeżeli chodzi o jakieś takie odbiory, on tam króluje w tych statystykach i też pozwala drużynie bardziej płynnie przechodzić z tej, powiedzmy, fazy defensywnej do ofensywnej, więc no, wejście tej dwójki na pewno pozytywnie wpłynęło na grę Wisły, natomiast no, to były też takie mecze, w których łatwiej było troszeczkę tak dobrze grać, nie? Bo to przeciwnicy byli z całym szacunkiem, no, nie dość, że z niższych części tabeli, to też no, dużo było tych spotkań u siebie, więc ten mecz z Podbeskidziem był trochę takim sprawdzianem, czy jak to będzie wyglądać na przykład na wyjeździe i no, nie wyglądało to aż tak dobrze. Powiedziałeś też o mieć drugą część pytania, ale już zapomniałem. Znaczy, jeszcze może chciałbym odnieść trochę do tego, tak. Co porównywaliście ten ostatni mecz z meczem z Odrą Opole. Mhm. Okej, można powiedzieć, no jest to o tyle podobne, że mamy sytuację, w której środkowy pomocnik dostaje czerwoną kartkę w pierwszej części meczu, ale moim zdaniem to jednak są inne troszkę sytuacje, bo tu w Opolu wyleciał Sapała. Sapała... Oczywiście. W Krakowie wyleciał Sapała. No, przyjmijmy, że Sapała jest raczej bliżej tej pozycji numer 6. Tu wyleciał Kacper Duda, który no, raczej gra na 8, tak? No, albo takiej 7,5, no, ale bardziej na 8. Moim zdaniem, no, Odra Opole wtedy też, z tego co pamiętam, raczej była dużo lepszą drużyną, jeśli chodzi o pozycję w tabeli i dorobek punktowy, niż Podbeskidzie, które w tym sezonie wygrało tylko raz do tej pory. Wygrało mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Ciekawostką jest to, że Zagłębie Sosnowiec nawet nie tyle zwolniło trenera po tym meczu, tylko pierwszy trener zrezygnował wręcz z pracy, a objął Zagłębie przed startem sezonu. To była bodajże 5. czy 6. kolejka, więc to też jest dosyć wymowne, że jeśli sam trener składa dymisję, no to po kilku spotkaniach, no to widać, że nie widzi w tej drużynie za grosz potencjału, tak, na rozwój. No, więc nie chcę deprecjonować tamtej wygranej, no bo mecze pod Beskidzie z Zagłębiem też rządzą się w cudzysłowie swoimi prawami. Tak. Zawsze są to takie no, mecze o
charakterze lekko derbowym. Natomiast no, jest jak jest. Natomiast co do zejścia Dudy, wydaje mi się, że przy pozostawieniu na boisku zarówno Marka Carboa, jak i Alfaro, nawet no, jest zachowany przede wszystkim ten taki balans ofensywno-defensywny, tak? Nie trzeba tutaj robić aż takich roszad, że na przykład, nie wiem, no jesteśmy przy wyniku 1-1, że musimy już, nie wiem, murować bramkę, no bo mamy Carbo, który jest w kapitalnej formie, nawet wydaje mi się, że w tym meczu też był aż nad wyraz, pewnie się prezentował, biorąc pod uwagę to, że graliśmy w mniejszości. No i też ta formacja ofensywna też była w miarę zachowana. No i no dlatego nie porównywałbym aż tak bardzo tych dwóch spotkań. Nie? Tak, natomiast ja powiem ci, że ja nie rozumiem tego. Ja się tutaj nie zgodzę z tym, że został ten balans ofensywno-defensywny zachowany. Znaczy okej, został zachowany, natomiast uważam, że w meczach pod Beskidziem, kiedy zawsze jest to Bielsko bardzo groźne pod względem takiej fizycznej gry. I to było widać chociażby w tym meczu piątkowym, kiedy oni faulowali na potęgę. Byli bardzo agresywni, bo przecież to jak oni próbowali naszych odcinkach od poddań, no to im wychodziło bardzo, bardzo dobrze. Tylko jedna sytuacja, kiedy właśnie Jaroch uwolnił się spod opieki jednego z presujących, podał do Dudy, a ten wypuścił Bilara. Natomiast ja uważam, że powinniśmy wpuścić tego drugiego defensywnego pomocnika. Właśnie chociażby po to, żeby walczył z tymi zawodnikami, którzy byli w środku pola ze strony Podbeskidzia. No bo oni grali systemem 3-5-2, więc tak naprawdę mieli dużą przewagę w środku pola i ja uważam, że to był błąd ze strony Radosława Sobolewskiego, no ale taką miał taktykę na to spotkanie. Czy ty się, Staszku, ze mną zgadzasz? Chciałbym, żebyś jeszcze przygotował jakieś statystyki dotyczące Marka Carbo, procent wygranych pojedynków i tak dalej. Właśnie, tak dalej. Może to będzie dobre podsumowanie tak. moich słów, jeśli masz tam pod ręką. No, mogę wam zaraz coś wyciągnąć. Zaraz to możemy wszystko porównać, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o to ja byłem generalnie zdziwiony, że nie było jednak tej korekty po czerwonej kartce. Okay? Dla mnie to było zaskoczenie, że został właściwie sam Alfaro, który no, tak naprawdę zaczynał ten sezon jako skrzydłowy, jako ofensywny gracz Wisły, jakiś taki boczny pomocnik bez większych takich, powiedzmy, walorów defensywnych. I on tutaj został w tym meczu wrzucony na środek pola razem z Carbo. No a powiedzmy sobie, ten gość po prostu nie za bardzo się nadaje do destrukcji. Ja wiem, że wtedy no, była sytuacja powiedzmy 1-1 i może trenerowi chodziło o to, żeby właśnie była większość ta pole rażenia, tak, żeby ta siła ofensywna była większa, ale wydaje mi się, że jednak tutaj wymagało to zmiany, żeby on jeszcze wstapała za niego na środek pola. Jeżeli chodzi, jakby, no tutaj można szukać analogii do Odry pod tym względem, że abstrahując od klasy rywala, tak, w danym momencie formy, bo no, Krzysiek słusznie wspomniał, że Podbeskidzie to w ogóle było, jest na innym etapie niż wówczas Odra, tak, Podbeskidzie bardzo dużo zmian, bardzo słabe wyniki, tener, który właściwie, tam się śmiali komentatorzy, że rozglądał się za zmiennikiem na trybunach, bo tak zagrożoną na pasadę. I tutaj no, wydawało się, że w takim meczu, no to i z Odrą, i z Podbeskidziem, no to ta czerwona kartka strasznie pokazała, że jeżeli Wisła, no cokolwiek się dzieje nie tak w tym meczu, to właśnie nie ma za bardzo tego planu B. Nie ma żadnego pomysłu na to, żeby odwrócić losy. I tak można powiedzieć, że Odra była rozpędzonym zespołem i to słabo wyglądało, ale w meczu z Podbeskidziem, no to jest chyba, w takim meczu to chyba jednak musi zespół, sztab zareagować lepiej na to, jeżeli ta opcja A nie wyszła. Było dużo czasu. No właśnie. Znaczy, jeśli chodzi o to ustawienie, no to jestem w stanie się na o tyle zgodzić, bo trener Sobolewski wypowiadał się na konferencji pomeczowej, jaki miał plan właśnie na to, jak ma wyglądać gra Wisły, czy ustawienie personalne po czerwonej kartce. No i on przekonywał, że zawsze, znaczy jakby wyjściowy plan jest taki, że przechodzimy na system 4-4,
jeden, tak? Mhm. Czyli jeśli dobrze to rozumieć, no to mamy sytuację, w której środkowi pomocnicy są mniej więcej równo ustawieni, więc jeśli mieliby mniej więcej pod siebie grać i Carbo, i Alfaro, no to faktycznie mieć podobne w miarę zadania, zarówno ofensywne, jak i defensywne, no to można by się było zastanowić. Natomiast no później jeszcze no doszła ta zmiana tam w tej 70 którejś minucie, na 72 czy 3, gdzie wpuścił Sobczaka, tak, żeby jednak przejść jeszcze na system z dwójką napastników, no bo już wtedy trzeba było, no nie było już niczego do stracenia. Natomiast przejawia się tutaj jeszcze no, jakby wątek pod Beskidzia. Ja może też trochę opowiem, jeśli was to ciekawi, jak wyglądało w ogóle w ostatnie tygodnie w Podbeskidziu, bo to też jest ciekawe, biorąc pod uwagę ich postawę, to bardzo mocno wpływa na ich postawę w tym ostatnim meczu. Ja się może was tak przewrotnie zapytam, z czym wam się najczęściej kojarzy przerwa na mecze reprezentacji? Reprezentacji? Tak. Nie wiem, raz. Świetnym meczem reprezentacji Polski. No ale tak z punktu widzenia kibica Wisły Kraków, kibica drużyny klubowej. To nuda zazwyczaj. Nuda, no taka, no, no tak. Najwyższe emocje to chyba, nie wiem, jakby był sparring jakiś ze Stalu Mielec, nie, to wtedy coś tam, no ale tak to nuda. Natomiast w Bielsku Białej no, nudy w tym ostatniej przerwie absolutnie nie było, bo po tym poprzednim, no, ostatnim meczu przed przerwą, bodajże 2 czy 3 dni, pojawia się komunikat, że kapitan drużyny Michał Janota, który był liderem jakby tej ekipy, tak, wychodził w pierwszym składzie, zostaje zesłany do zespołu rezerw. Nie mija tydzień, jeszcze jesteśmy wciąż w przerwie, pojawia się prezes, komunikuje, że kontrakt z kapitanem zespołu zostaje rozwiązany, nie podając za bardzo przyczyn. Krążą gdzieś tam plotki, że miał jakąś kłótnię z kibicem po jednym z przegranych spotkań, ale prezes jakby zapewnia, że to absolutnie nie o to chodzi, że jakby się tylko miał pokłócić z kibicem, to by można było wystosować przeprosiny i sprawa by się rozeszła, że to tam coś poważniejszego, nie? No więc dwa tygodnie mijają w takiej atmosferze, odchodzi kapitan, do drużyny dochodzi jeszcze też pomocnik środkowy, który, sprawdzałem go na Transfermarkt, nie wiemy na ile są to wiarygodne statystyki, ale poprzednio grał na poziomie czwartej ligi hiszpańskiej i chyba w ciągu 2 lat liczył 7 występów. Nie wiem, czy tam z Transfermarkt masz aż tak szczegółowe dane dotyczące tych poziomów rozgrywkowych, ale no jest to taki wynalazek. Zespół po przerwie wyjeżdża do Tychów na mecz. No, przegrywa 3-0, chociaż na początku w miarę jeszcze się ta gra układała, ale po no, dosyć kompromitującym błędzie w obronie, przy stałym fragmencie gry, tam jest z okolicy 30 czy 35 metra, gdzie piłka leci bardzo długo. Spada na głowę stopera, który zamiast ją wybić albo nie wiem, ruszyć z kontrą, to podaje wprost pod nogi napastnika gości, znaczy gospodarzy, i ta pierwsza bramka, potem druga po samobuju, trzecia już to dopełnienie. No i takie są nastroje w Podbeskidziu. No, afera za aferą, dotkliwa porażka w Tychach. No i przychodzi mecz z Wisłą Kraków. Jeszcze dodam, że w trakcie jednego ze spotkań z kibicami na live'ie prezes klubu zapowiadał, że 4 najbliższe mecze, czyli ten z Tychami, z Wisłą Kraków, później jeszcze grają z Zagłębiem Sosnowiec i chyba Miedzią Legnica, że to mają być takie mecze prawdy. Tak? I daje potajemnie ultimatum trenerowi. No i my z taką drużyną przegrywamy, nie? Więc no właśnie. To też ma swoją wymowę. Nie? Ale to nie jest pierwszy raz, Staszku, ja tylko ci wejdę w słowo, to nie jest pierwszy raz, jak Wisła wykłada się na przeciwniku ze strefy spadkowej. Resowie na szczęście nie. Stal Rzeszów, Robert Głogów, teraz pod Beskidzie. No, te drużyny do nas przyjeżdżały, ewentualnie jak my jechaliśmy do Bielska, to oni byli w potężnym kryzysie. Jak coś się przełamać, to po prostu poczekaj do meczu z Wisłą, na to wychodzi. I to jest najgorsze tym wszystkim. Stasiu, masz jakieś statystyki dotyczące Marka Karbo?
Czyciek dał mi swoją wypowiedzią trochę czasu na to, żebym to posprawdzał, więc wrócimy do tego, tak. do tego, co, o czym mówiliśmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te pojedynki w obronie, tak najwięcej w Wiśle miał zaskoczenie Marka Carbo, 13, bardzo dużo, reszta miała po 7-6. Natomiast Mark Carbo miał też wysoki procent, 69, to jest niezły procent, bo cała Wisła miała 52, jeżeli chodzi o procent wygranych pojedynków. I teraz uwaga, o czym ja mówiłem. Jesus Alfaro, ile on miał pojedynków w ogóle w obronie stoczył przez cały swój występ? 3, z czego tylko jeden wygrał. Dla porównania Kacper Duda, który grał dużo mniej, miał te 4 pojedynki, już miał więcej i 3 z 4 wygrał, więc no, to jest jakby... Gość, tu mówię o Alfaro, nie był w stanie zastąpić Dudy w środku pola i to na pewno był duży problem. Gogu 6 na przykład takich pojedynków, więc no, ewidentnie widać, że Jesus Alfaro po prostu nie brał na siebie tej gry defensywnej, nie starał się pomagać na tym tle zawodnikom Wisły. Natomiast jeżeli chodzi o Podbeskidzie, tam nie było takiego zawodnika, który miałby aż tyle takie fajne wyniki jak Carbo. Natomiast oni mieli Milasius, który tak naprawdę moim zdaniem powinien wylecieć w pierwszej jeszcze części gry. On miał najwięcej, 9 tych pojedynków. Ale tam jest Ulliman miał 8, co ciekawe, Abate, który grał z przodu, też miał 8. Więc jakby ta tutaj też paru graczy miało po 7 tych pojedynków. No generalnie widać, że Wiśle dużo się opierało na Carbo, tak, ale na resztę środkowych pomocników tak sobie radziła. No, po drugie było to bardziej zbalansowane. To się bardziej rozeszło na całą drużynę, te odbiory, bo ta ilość odbiorów w obu drużynach jakby mniej więcej podobnie, no i też procent też mniej więcej taki sam, więc no, widać, że po prostu gdzieś ten brak decyzji ściągnięcia Alfaro moim zdaniem mocno przeważył na obrazie meczu. Wiecie, no, tak, no i to by też potwierdzało jakby to ustawienie, no, że oni jednak nie byli zrównani tak mniej więcej zadaniami, tak? Tylko to było takie, no, jeden w drugą, jeden w jeden w jedną stronę, a drugi w drugą. Wiecie, co jest niepokojące? To, że jeżeli przyjechaliśmy do Bielska i zagraliśmy z drużyną, która wyszła po prostu agresywnie na nas i to wystarczyło. Bo od początku spotkania, tak Staszek powiedział, gdzieś tam ta delikatna przewaga Podbeskidzia była, nic z niej nie wynikało, ale już były to takie zalążki pressingu, odcinali nas, grali jeden na jeden, dochodzili do tego pressingu, odcinali naszych defensywnych pomocników od podań. No i wychodzi na to, że jeżeli gramy z drużyną, która jest fizycznie dobrze przygotowana do danego spotkania, czy nawet przez 80 minut dobrze rozegra to spotkanie, boisko też nie pomaga, to Wisła tak naprawdę... No to, co powiedział Staszek, nie ma planu B. To jest najgorsze w tym wszystkim. To jest najgorsze w tym wszystkim, że jesteśmy w stanie być zdominowani przez drużynę, która jest w tak potężnym kryzysie. Przychodzi jeden mecz, na który oni się potrafią zmotywować. My po prostu tak byśmy odpuścili to spotkanie. Dla mnie to jest niebywałe. Wiecie, co jest też ciekawe? Na początku Podbeskidzie, jak Wisła jeszcze grała w 11, to bronili w 7-8 w swoim polu karnym plus bramkarz, kiedy Wisła zbliżała się do ich pola karnego. To pokazuje, że oni mieli po prostu respekt przed Wisłą, tak? Ale z biegiem czasu, jak tylko Kacper Duda wyleciał, no to już później poszła rąbanka, zaczęli nas też faulować w taki sposób, że już nie wspomnę o tym sędziowaniu. No ale tak naprawdę, tak mówię, siła fizyczna dominuje nad naszą techniką. To jest niepokojące, bo ta technika mimo wszystko powinna wygrywać. Ten spryt, to ogranie i tak dalej powinna mimo wszystko być wyżej niż siła fizyczna, czyli taki rzeźniczy futbol. Nie wiem, jakie wy macie zdanie, ale ja tak uważam. Co do tego planu, to faktycznie zgodzę się, bo trener Grzegorz Mokry na pomeczowej konferencji był pytany o to, czy to ustawienie z trójką środkowych obrońców to było... Bo Podbeskidzie już grało w tym sezonie trójką. Raczej im to słabo wychodziło. Oni to ustawienie też stosowali w poprzednich rozgrywkach, ale to też była zupełnie inna drużyna, zupełnie inni ludzie, więc tutaj ciężko porównywać. Natomiast on przyznał, że miał bardzo konkretny plan na mecz z Wisłą, że to było ustawienie typowo pod Wisłę i że zdecydował się na taki wariant, no nawet nie wiadomo, czy będzie w następnym meczu, może znowu wrócą do klasycznego 4-5-1, 4-2-3-1, nie?
Więc tu jak najbardziej pełna zgoda. Stanisław? No, nie zgadzam się generalnie, że gdzieś tam to, o czym ty powiedziałeś na samym początku, że te cechy ambicjonalne, takie wolnicjonalne powiedzmy, ta siła, ta determinacja, to zaangażowanie, gdzieś to sprawia, że rywal Wisły, niezależnie od poziomu technicznego, niezależnie od tego, jakie mają tam problemy wewnątrz klubowe, no jest w stanie albo zdobyć punkt, na przykład grając w Krakowie, albo w ogóle wygrać z Wisłą. I jakby to jest bardzo niepokojące, bo no ta liga troszeczkę się na tym opiera. Tu większość drużyn niestety w ten sposób gra i to też często powtarzamy. I wiesz, mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest popełniony błąd z tym takim nastawieniem mentalnym na samym początku, to wejście do meczu czasami tak, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Wisła traci szybko bramkę, tak naprawdę, jako pierwsza, nie? No bo okej, czasami się udaje to odwrócić, ale czasami się to kończy bardzo źle i teraz... Czy dla mnie, jakby też, wiecie, to też nie chcę wychodzić z takiego założenia, że o, zrzućmy wszystko na trenera, na sztab, tak dalej, bo wiesz, Duda wychodzi i właśnie łapie czerwoną kartkę i tak dalej. No powiedzmy sobie szczerze, no tutaj to tak naprawdę Duda zrobił duży problem całej drużynie, tak. Nie? I cały ten, więc natomiast gdzieś jest ten problem, że te pierwsze 15-20 minut Wisła, już abstrahując od wyniku, czy tam strzeliła gola, czy straciła, czy coś, ale daje tej drugiej drużynie nadzieję na to, że oni nie są gorsi, nie? Bo ja wyobrażam sobie, że jestem piłkarzem pod Beskidzia, tak? Mam te wszystkie problemy, wychodzę na taki mecz, ale pierwszy odbiór dobry, drugi odbiór dobry, pierwsza akcja jakaś składna i ja mam takie poczucie, kurczę, to ja w takim razie z tą wielką Wisłą, nie? Która jest tam walczy o drugie miejsce w tej tabeli, to ja jestem w stanie zagrać, ja w stanie jestem osiągnąć dobry wynik. I to zaczyna napędzać, nie? I moim zdaniem to było widać, że nawet po Beskidzie straciło bramkę, ale oni wiedzieli, że i tak ten początek nie mają takiego złego. I trochę mi w niektórych meczach właśnie Wisły brakuje tego, że żeby, i też już jakby zastawiając ten mecz z Podbeskidziem, ale w innych meczach, już Wisła prowadzi ten i nie wiem, 2-0 powiedzmy i Wisła też ma takie momenty, że rywal wrzuca tę piłkę i od razu strzela gola, nie? Bardzo wiesz, bardzo szybko, niewiele potrzebuje, żeby od razu zdobyć gola i już się zaczyna napędzać, i już się robi nerwo, tak na przykład z Polonią Warszawa czy w innych meczach. I to też jest takie, że oni nie są na tyle solidni, żeby wytrzymać cały mecz na jakimś równym poziomie i nie dać nadziei rywalowi. No to jest niepokojące. Mi się też przypomina taki mecz pod Beskidzia, zresztą pytałem o to też trenera po meczu. Grali w tym sezonie z GKS-em Katowice. Stadion w Bielsku-Białej wyglądał w trakcie tego meczu podobnie jak z nami, jak grali na wiosnę. Tam przyjechało bardzo dużo kibiców. Mhm. Zapełnili praktycznie wszystkie te sektory, może tam jakieś te dwa dolne chyba były wyłączone, ale też była ich dosyć duża grupa. Wtedy pod Beskidzie też grało, kolejkę wcześniej dostali też solidne dosyć bęcki w Gdańsku z Lechią, tam chyba też Fernandez im strzelił, nie wiem, czy bramkę albo dwie, więc też atmosfera w klubie była taka sobie. Wtedy z tymi Katowicami oni zremisowali, ale też po dosyć dobrej grze przez wiele momentów kontrolowali to spotkanie, chociaż grali je praktycznie na wyjeździe, bo tam do pingu swoich kibiców to niewiele było słychać, jak tam Gieksa ryknęła, to nie było co zbierać za bardzo. Więc oni chyba potrafią się właśnie mobilizować na takie jakieś spotkania podwyższonego ryzyka, no, tak samo jak wygrali wtedy z Zagłębiem, czy ten podwyższonego napięcia, może nie ryzyka. No także, ale mówiliście też o planie B Wisły na w ogóle na taką sytuację, gdzie przeciwnik się jakby muruje i zastawia chce możliwie się skoncentrować na przeszkadzaniu. No mieliśmy taki przecież mecz z Resowią, no też wygrany wysoko, no 4-1. Owszem, był też moment taki no niepewności, jak tam złapała Resowie kontakt, no ale wtedy się jakoś potrafili dźwignąć. No tutaj okej, w dziesiątkę grali, ale tak się zastanawiam, jaki to mógłby być plan B.
to znowu na 30 czy 40 wrzutek w meczu z niskimi zawodnikami. Czy nie, nie widzę w tej kadrze no, takiego potencjału, żeby tam był jakiś... Poczekajcie, nie wszyscy naraz. Krzysiu, dokończ. Znaczy, nie widzę za bardzo w tej kadrze potencjału, żeby tam mieć dwa różne warianty gry, nie? O to mi chodzi. Okej, no mnie generalnie zmartwiło, że my straciliśmy zawodnika i gdzieś były próby takiej gry pozycyjnej, te podania i to, co gramy, kiedy jest 11-11 na przykład pressing, nie? Tylko, że on wyglądał karykaturalnie, bo tam na przykład Rodado biegł sam i to rozwalał w ogóle ustawienie całego zespołu i wiesz, jakby jasne, że jak straciłeś zawodnika, no to no, trochę twoje szanse się zmniejszyły, ale no, było 1-1 i teraz nie trzeba daleko szukać. No, takie mecze się Raków często wybiera Legia, nie? Legia traci piłkę na samym początku w finale Pucharu Polski, tak. Chyba trzecia czy minuta tak. I oni, przedstawili się, zupełnie inaczej grali niż w wcześniejszych meczach, nie? Postawili na grę w defensywie i Raków nie mógł nic zrobić tak naprawdę, bo znów Raków był przyzwyczajony trochę do innej gry Legii. I dało to im efekt w postaci, no wygrali mecz pokarnych, ale przynajmniej ten remis, nie? Więc jakby takie rzeczy, no Raków też kiedyś pamiętam taki mecz, że to jeszcze w Ekstraklasie, też przyjechał do Krakowa, stracili zawodnika, a chyba wtedy jeszcze przegrywali z Wisłą, ale tak, strzeli dwie bramki i tak, i wygrali ten mecz, odwrócili losy spotkania, mimo że stracili zawodnika. Więc jakby to jedno, tylko wiesz, tylko teraz tak, zastanówmy się, bo ty powiedziesz, że jak mógłby ten zespół inaczej wyglądać, no ale jak on może troszeczkę inaczej wyglądać, jeżeli na zmianę czeka się 70 minut? No to wiesz, to też wydaje mi się, że ja widziałem dwie takie rzeczy, które mi się bardzo przeszkadzały, to jak łatwo przychodziła piłka przez środek, bo już nie chcę się na tym całym Alfaro znęcać, nie? Bo też jeszcze raz powiedzieliśmy, no miał w ogóle przechwytów, on miał zero, to tak naprawdę on w tym środku pola nie istniał, jeżeli chodzi o tą stronę defensywną, zresztą ofensywną dużo lepiej nie wyglądało. Ten środek był słaby, boki były równie słabe i tam nie było żadnych korekt. I jakby ja uważam, że okej, nawet można było spróbować ten Alfaro lepiej ofensywnie, ale no jeżeli, nie wiem, do przerwy to wygląda słabo, no to po przerwie to dla mnie naturalne, żeby zmienić chociaż jeden element, wiesz, jednego bocznego obrońcę przesunąć, skoro widzisz, że na przykład tam słoną szota bardzo często piłkarze wybiegają i z tego się rodzi problem. Więc dla mnie jakby naturalne było zobaczyć, że jeden element wadliwy jest wymieniany, tak brzydko mówiąc o tych piłkarzach, i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A tu było tak, nic nie zmieniamy, gra wygląda cały czas tak samo słabo i nagle w 70 minucie zmienimy połowę składu, nie? I ja też jakby tego nie rozumiem, jak taki piłkarz ma dobrze się poczuć, skoro, wiesz, wchodzi na ostatnie 20 minut i w ogóle wszyscy są nie w rytmie tym takim meczowym, bo wszyscy przed chwilą co weszli, nie połowa składu. I z tego jakby to jest tak, nie uważam, żeby... Że ta sytuacja była komfortowa. No nie była komfortowa, tak? No Duda, powiedzmy sobie, że to była trochę głupia czerwona kartka w głupim momencie i to mocno ten. Natomiast, kurczę, można było z tego wycisnąć dużo, dużo więcej, moim zdaniem. Nawet jeżeli patrząc pod grę, pod to, jak ile Podbeskidzie stwarzało sytuacji, jak łatwo przechodziło, ile mogli goli strzelić, to moim zdaniem Wisła po prostu w ogóle nie była w stanie tego powstrzymać i nie było widać nawet takiej chęci tej zmiany, nie? Czy też pomysłu. Staszku, to jakbyś mógł teraz jeszcze sprawdzić pojedynki Dawida Szota, bo on też był zamieszany w ten rzut karny i powiedziałeś właśnie, że tam troszeczkę tych akcji szło jego stroną. Ja też nie rozumiem tego, dlaczego czekaliśmy tak długo ze zmianami. Ja rozumiem jeszcze wyjść na 5-10 minut drugiej połowy tym samym składem, bo może byśmy coś tam stwierdzić, że a może coś się uda zrobić, coś się zazębi. Natomiast my przez pierwsze 10 minut byliśmy tak tłamszeni przez Podbeskidzie, przecież kolej tam popełniał takie błędy, nie potrafiliśmy tej piłki dobrze rozegrać. Na miłość boską, no nie można w ten sposób postępować. No to czekamy z tymi zmianami do 72. Ogólnie my robimy bardzo późno te zmiany, bo chyba w ostatnich 5 spotkaniach nie zrobiliśmy wcześniej niż 62 minuta spotkania. Wiem, że były inne wyniki, ja to rozumiem. Natomiast no, uważam, że w takim meczu, jeżeli nie wprowadzamy świeżej krwi, to tak naprawdę się poddajemy. No bo skoro nie było tego impulsu tam, nie wiem, od 20 minuty do 45, no to jakim cudem on ma być, nie wiem, przez kolejne pół godziny od początku drugiej połowy. No ja tego naprawdę nie rozumiem. Tym bardziej, że czerwona kartka to jeszcze nie jest koniec meczu. Ty powiedziałeś o tym, że Raków przyjechał kiedyś, dostał czerwoną kartkę i później wyciągnął na 2-1. No taka jest prawda, że wtedy Papszun powiedział na konferencji, że czerwona kartka
to nie jest z automatu koniec gry. To nie jest tak, że możesz mieć przewagę boiskową, liczebności, znaczy możesz mieć przewagę liczebności, ale to nie znaczy, że będziesz lepszy na boisku. No, a u nas? Nie. No. Ale wiesz, mało tego, w ten weekend, ale to już taka anegdotka, no to Bayern Monachium też w trzeciej minucie stracili gracza, a wygrali mecz 8-0, nie? Oczywiście tam rywale później stracili jeszcze dwóch graczy, więc tam jeszcze się zmieniło. Natomiast, no tak, zgadzam się z tobą, to nie jest jeszcze koniec meczu. Pytałeś o Szota. Szot, bardzo dużo tych pojedynków stoczył, bo po Carbo drugi w drużynie, 7, tylko wiesz, 43% wygranych. A porównując do Jarocha, 6 i 83% wygranych, czyli praktycznie połowę więcej wygrał Jaroch swoich pojedynków i to było widać, że ten Szot po prostu sobie radzi tam gorzej, albo ma przeciwnika lepszego w formie, no a też wiemy, że Szot no, nie gra na lewej obronie, on jest tak naprawdę nominalnym prawym obrońcą, więc no moim zdaniem było to widać. Inna sprawa, że został wpuszczony Żunka i to jest w ogóle hit, bo ten gość miał 3 pojedynki i żadnego nie wygrał. No to też jest jakiś problem, że zawodnik, który jeszcze niedawno wydawał się być no, podstawowym graczem, ja miałem do niego zawsze wątpliwości, jeżeli chodzi o jego, powiedzmy, te umiejętności defensywne, no ale no teraz to wygląda naprawdę katastrofalnie. Nie, tylko skończę, że ja wiem, że to może jakieś problemy osobiste, czy nie, bo tutaj taki rzeczek, tylko nie mam takich pewnej informacji, żeby tutaj przekazać coś więcej, natomiast no po prostu jego występ to też jest taki, też pokazuje, że może coś jest z tą rywalizacją w obronie nie tak, albo bo nie dość, że bardzo niecelnie grał, to jeszcze w tej obronie naprawdę dużo fauli, dużo takiej niepotrzebnej agresywnej gry, głupia żółta kartka, no to też bardzo słaba zmiana. Krzysztofie, ja chciałbym, żebyś teraz ocenił występ Alvaro Ratona, bo wydaje mi się, że to był jego najlepszy występ w tym sezonie. Ja tylko dopowiem co do tych bocznych obrońców. Na ławce 3 lewych obrońców, a gra nominalny prawy obrońca. Znaczy, rozumiem gdzieś tam logikę Radosława Sobolskiego, bo z tą resową w miarę dobrze zagrał Dawid Szot, tak, nie można powiedzieć, żeby źle. No i też miał bramkę z Podbeskidziem w maju. No, ale kurczę, no bo masz tych trzech obrońców, młodego Krzyżanowskiego, Żunkę, który jest w beznadziejnej formie. Eneko jeszcze jest, który, no kurde, no też jest niby tym lewym obrońcą. A wychodzi na to, że najlepszym lewym obrońcą jest prawy boczny obrońca, tak naprawdę, więc prawy obrońca. Ja bym... Nie rozpatruję, nie wiem, no jestem pod wrażeniem, jak większość z nas, umiejętności Krzyżanowskiego, ale bierzmy też pod uwagę pod to, że on ma wciąż 17 lat, no to nie jest chłopak. No i mistrzostwa teraz będzie miał. No i jeszcze mistrzostwa, no ale no i to nie jest chłopak, którego można rozpatrywać w ujęciu no, jakby pierwszego składu mecz w mecz, tak? Jak on wyjdzie raz na jakiś czas, to jest okej, niech się ogrywa, niech nie wchodzi na zmianę, ale też nie nakładajmy na niego takiej presji, no bo lewa obrona to nie jest... No, myślę, że jest dużo łatwiej na przykład dużo łatwiej wprowadzić młodego zawodnika, nie wiem, do środka pola, nie wiem, na tą ósemkę czy nawet dziesiątkę, jak jest wynik korzystny, niż na lewą obronę. No, Dżunka, no też widzieliśmy, jaki jest w formie, no też nie grał cztery kolejki, no i też widać było po nim no, trochę. Że źle. No spadek tej formy, no zresztą jeszcze przed tą przerwą no, też się nie prezentował okej, okay. Więc dla mnie Szot jest, on poniżej pewnego poziomu nie schodzi, no jest moim zdaniem słusznie nazywany takim rycerzem czy żołnierzem z Polewskiego, który no, daje jakiś poziom. Natomiast pytałeś co do Ratona, no wyratonował, nie, nas trochę, tak się przynajmniej wydawało tym karnym. No ja akurat bo to chyba Bartosz Bida tam wychodził do tej piłki w pole karne, on tam no dosyć tak ryzykownie wyszedł, chociaż no chyba nie miało też innego wyjścia. Na stadionie no była euforia po tej decyzji o przyznaniu karnego, znaczy no to nie była jakoś długo podejmowana, jak sędzia tylko gwiznął, to tam już się na trybunach cieszyli. Ja akurat miałem za sobą
na trybunie prasowej no, byli ludzie z marketingu Podbeskidzia, czy tam z ekipy medialnej Podbeskidzia, no to oni tam bardzo to przeżywali, już widzieli tą bramkę. Natomiast no, kapitalnie wybronił no jeszcze ta cała sytuacja po obronie, która już się stała chyba wiralem, że tam te 4 czy 5 uderzeń też zablokowane. On chyba tam wybronił też za dwie dobitki. No więc interwencja kapitalna. No ale ja dalej uważam no, tak prywatnie, że moim zdaniem gdyby Broda grał regularnie, to też byłby w stanie wznieść się na ten poziom. Chociaż no, tutaj nie mam absolutnie do Hiszpana żadnych zarzutów. Nie? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasz bramkarz jak rozgrywa mecz życia, to nas tylko i wyłącznie chroni przed wyższą porażką, a nie przed tym, że gdzieś tam 1-0 na przykład nam wybroni. To jest tak naprawdę bardzo tak. Smutne w tym wszystkim. No, zwłaszcza, że on miał też wiele innych interwencji, no choćby ta na drugiej połowie z drugiej połowy, gdzie no to tam, no kolej oczywiście tak się fatalnie zachował i podał wprost pod nogi Bandyckiego, nie? Także interwencji miał sporo, no ale nic to nie dało w ostatecznym rozrachunku. Ale wiecie, znaczy pomijając to, że on też jakby też pomijał się to, ale on tego karnego sprowokował te de facto. No wiadomo, on też mu błąd całej obrony, ale też on troszeczkę powiedzmy zawinił. Natomiast jeżeli chodzi o Ratona, no to ja nie wiem, tak się zastanawiam, czy przypadkiem to nie jest taki bramkarz, który właśnie ma największego problemem jest ta koncentracja. I jeżeli on jest pod prądem cały mecz, jeżeli ten przeciwnik strzela w niego non stop, to on potrafi dobrze bronić, tylko on w meczach, w których Wisła dominuje i w których trzeba zachować tą koncentrację przez 90 minut, to on wtedy ma jakieś takie problemy, czy to z celnym zagraniem, czy to właśnie z jakimś takim łatwym wydawałoby się do wyjęcia dośrodkowaniem, nie? I może trzeba zwrócić na to uwagę, jaką właśnie zachowuje się w tych meczach, w których Wisła ofensywnie gra i nie za wiele dzieje się pod bramką, a jak w takich meczach jak Podbeskidzie, gdzie rzeczywiście macie rację, że zagrał kapitalne spotkania. Staszku, to jeszcze chciałem cię zapytać o to, żebyś opisał pokrótce tą drugą bramkę dla Podbeskidzia, no bo to jest taka pięta achillesowa drużyny Radosława Sobolewskiego. No i powiedz mi tak zupełnie szczerze, czy ty byś zatrudnił kogoś do stałych elementów gry w Wiśle? I nie mówię tu o sobie, którą znamy, tylko tak ogólnie. Pozdrawiamy. Wiesz co, generalnie wydaje mi się, że ten sztab Wisły nie jest tak liczny, jak mogłoby się wydawać, jak na to, że patrząc na jakby markę klubu, na wynagrodzenia, które Wisła przeznacza, na ambicje i aspiracje. Wydaje mi się, no tak, no wiecie, no też ciężko mi powiedzieć, jak osoby z zewnątrz, jak tam wygląda podział obowiązków i tak dalej, to może oni uważają inaczej. Natomiast jestem bardzo ciekaw właśnie, czy na przykład Radosław Sobolewski nie ma takiego właśnie pewnienia, żeby kogoś dodatkowo właśnie zatrudnić, między innymi kogoś, kto się zna na stałych fragmentach gry, bo też nie ma co się oszukiwać, że w dzisiejszym futbolu trener, jedna osoba jest w stanie ogarnąć wszystko, tak? Zwłaszcza tak dynamicznie zmieniającej się dyscyplinie, w której jest bardzo dużo nowości się pojawia, no to naturalną jest rzeczą, że im ten sztab jest liczniejszy, tym po prostu łatwiej jest pewne rzeczy zauważać i poprawiać i wdrażać. I no, nie trzeba długo szukać. No, jeżeli się mamy wzorować na najlepszych, no to te sztaby tych najlepszych drużyn w Europie, to jest kilkudziesięciu specjalistów. W Manchester City bodajże ponad 30 ma członków. Wiadomo, że to są inne realia finansowe, inne ten. Natomiast no, powinniśmy gdzieś dążyć do tego. Jeżeli jest problem ze stałymi fragmentami gry, a nie oszukujmy się, jest, to nawet sam taki gest pokazania, że tutaj przychodzi nowa osoba, która będzie się tym zajmować, jakby pokazanie kibicom, ale w ogóle też jakby wszystkim, że my chcemy generalnie to poprawić, ten element, tak, i jakby mamy tutaj osobę odpowiedzialną, to powinno się poprawić i tak dalej,
to jest moim zdaniem rzecz fajna dla właśnie takiego zakończenia tam dyskusji, czy to trener to potrafi, czy nie potrafi. To jest właśnie takie wyjście, że tak, widzimy to, straciliśmy parę bramek, chcemy być w tym lepsi. I jakby moim zdaniem, no wiesz, tylko pytanie też, bo to też mnie pytasz, no a czy trener Sobolewski na przykład nie czułby się urażony, że powiedzmy ktoś tutaj... No nie wiem, podważa jego warsztat, tak, że on jako trener, nie no strzelam, nie wiem czy akurat on się tym zajmuje w sztabie, chociaż wiem, że kiedyś się zajmował, no to że na przykład on nie jest w stanie coś takiego wypracować. Też wydaje mi się, że Rosyk Sobolewski coś takiego wspominał, że oni nie będą się koncentrować bardzo na tych stałych fragmentach gry, bo nie mają, no ten czas trzeba też podzielić w treningach i po prostu nie chcą poświęcać dużej uwagi na stałe fragmenty gry, tylko chcą ćwiczyć inne elementy. Oczywiście to jest dosyć kontrowersyjne, patrząc na to, jak inne drużyny sobie w tym elemencie radzą i jak wiele drużyn w pierwszej lidze dzięki temu właśnie jest w stanie wygrywać, strzelać bramki Wiśle i nie wiem, awansować jak Puszcza w tamtym sezonie, która bardzo dużą część swoich bramek właśnie strzela z tego elementu gry. I to jest akurat element, który jest dosyć dobrze dopracowany w większości drużyn w pierwszej linii. Znaczy mi się taka sytuacja też przypomniała już po meczu tam w pokoju w sali, gdzie była konferencja prasowa. Rozmawiałem z którymś z kolegów tam znajomych właśnie z tej ekipy medialnej tam pod Beskidzia. No i oni mówi, że tam, już nie pamiętam, w której tam było minucie, ale był rzut wolny i Sobczak do niego podszedł. Nie? I tak. Oni mówi, że no, że wtedy im mocniej zabiło serce, że pamiętają jak on strzelił tam z Polonią, no i że już mieli w oczach, że padnie wyrównanie, więc to też nie jest tak, że no, my widzimy, oglądając mecze Wisły, jak wyglądają te stałe fragmenty gry, ale no, może to jest zbyt duże uogólnienie, ale nie sądzę, żeby no też to tak na przykład rywale do nas w ten sposób podchodzi, że ze stałych fragmentów to oni nam niczego nie zagrożą. Natomiast co tego specjalisty, no zastanawiam się, jakby to miało wyglądać, że co na stronie Wisły Kraków się pojawia ogłoszenie, że prosimy o nadsyłanie CV od kandydatów, którzy się znają od stałych fragmentów gry, no niekoniecznie. Wydaje mi się, nie, no, że jest też w ramach tego sztabu jest asystent, są różni tam trenerzy, no, bramkarze i tak dalej. Jest szeroki sztab, oni sami powinni analizować to, jakie są trendy we współczesnym futbolu, oglądać inne drużyny, samemu się dokształcać i próbować to wprowadzać, no bo, ale tego nie widać, nie? No, nie rozumiałbym jeszcze kolejnego specjalisty do sztabu włączać, który miałby tylko tym się zajmować. No, jakoś... Ale to w drużynach innych jest i w sztabach ludzie, którzy się zajmują stałymi fragmentami gry. No to w naszej też jest. No tylko robią to źle, nie? No tylko pytanie, czy... Natomiast mogę cię zapewnić, że Wisła nie musi jakoś publikować takich ogłoszeń, bo tacy ludzie się do Wisły zgłaszają i są te osoby, które mają doświadczenie, czy to właśnie z Ekstraklasy, czy z pierwszej ligi, czy z reprezentacji, którzy wysyłają te CV do klubu, one trafiają, nie? No, wiesz... Okay. Więc na pewno taka szansa na zatrudnienie takiej osoby jest. No wiadomo, kwestia woli trenera, woli zarządu, no i kwestia ewentualnie finansowa, chociaż wydaje mi się, że to nie są aż tak duże pieniądze, żeby można było się decydować na tej podstawie. Powiedzmy w ten sposób, napastnika, dobrego napastnika za te pieniądze, które mu trzeba zapłacić specjaliści od stałych elementów gry, nie znajdziesz. To jest jedna sprawa. CV jest na skrzynce mailowej osoby, która decyduje o tym klubie. Co jeszcze jedna kwestia dotycząca Radosława Sobolewskiego. Staszku, bo ty mówiłeś o tym, że nie wiesz, czy Radosław Sobolewski chciałby, żeby ktoś podważał jego kompetencje, tak to nazwałeś. No to przed sezonem był jeden trener, który miał dołączyć do sztabu, no ale ostatecznie jedna osoba decyzyjna w tym klubie to zablokowała. No i nie zgadniecie, kto to był. Trzeba sobie wydedukować z rozmowy, którą tutaj właśnie prowadzimy. To jest dla was zadanie, drodzy widzowie. Napiszcie też, co sądzicie o słowach Alana Urygi dotyczących... Tak? Ja ci tylko powiem, że jakby to jest... ja nie mówię tego, że to, że właśnie podważenie kompetencje, ale to jest naturalna sprawa. Też miałem taką sytuację, że gdzieś tam ktoś chciał się spotkać ze mną z ramienia sztabu Wisły,
pogadać o jakiś tam, tak zejdę dalej, jakiś czas temu, nie mówię, że teraz, tylko dawno, to jeszcze za innego trenera i na przykład ten nie udzielił zgody członkowi sztabu, żeby się ze mną spotkać, więc jakby takie rzeczy się zdarzają i wiesz, to, można się obrażać, można się, nie wiem, dziwić czy coś tam, no, ale jakby trener pierwszy można mieć takie, nie wiem, taką potrzebę, że on nie chce, żeby powiedzmy ktoś z zewnątrz, nie wiem, albo podważał, albo miał inne zdanie na temat tego, co on trenuje i na przykład te członkowie sztaby albo nie mają właśnie zgody, żeby rozmawiać, albo w ogóle nie są zatrudniani, nie? Madej, przeproś za wyniki Wisły Kraków, przeproś w tym momencie. Ale natomiast mogę powiedzieć, że od czasu na przykład analizy Ratona obszernej, ten bramkarz zanotował dwa dobre występy, więc być może, wiesz, dotarło do niego, ale się nie śmieję, bo pewnie nie, ale no jakoś dużo lepiej na przykład tak, tak. Tego modelu. No to teraz czekamy na resztę zespołu. Może to działa. Chociaż dobra. Nie wiem, czy mamy dwie kolejki. To jeszcze dwa krótkie tematy, a może nie krótkie, zobaczymy. Dokończę tylko to, co mówiłem. Drodzy kibice, napiszcie, co uważacie na temat słów, które wypowiedział Alan Uryga dotyczące tego, że blokuje się nam wejście na sektory gości, że kluby wymyślają sobie różnego rodzaju remonty, jakieś usterki i tak dalej. I napiszcie, czy uważacie, że PZPN za mało zrobił w tej sprawie, a tak naprawdę nie zrobił nic, więc napiszcie, czy się z tym zgadzacie. No właśnie, o słowach Alana Urygi. Co o tym sądzicie? Czy to jest takie stanowisko, wypchnięcie troszeczkę kapitana? Myślę, że to jest dobra też decyzja, żeby kapitan o tym powiedział, bo my jesteśmy dyskryminowani przez to, że ktoś za przeproszeniem miał obsługiwać rakietnicy gdzieś tam, nie pamiętam gdzie to było. W każdym razie ktoś sobie zrobił krzywdę, a teraz kibice Wisły są za to gnojeni na każdym możliwym kroku. Ja uważam, że to jest takie i tak dalej, że czas, żeby PZPN się za to wziął, a nie, że tylko siedzą, te komisje robią, ja najlepiej to wpieprzyć karę za to, że ktoś odpalił racę, a nie potrafią się wziąć zabrać za to, żeby po prostu ukarać klub, który wymyśla pierdoły za przeproszeniem, nie wiadomo z czego, wyciąga królika z kapelusza, a te problemy, żeby tylko kibice Wisły nie chodzili na stadion i zaraz tu się pewnie zlecą hejterzy, którzy powiedzą, no zabiliście kibica, a teraz macie czelność jeździć na wyjazdy i tak dalej, no to niech się ktoś dowie, jak tam było, a nie pieprzy głupoty, bo się już troszeczkę zdenerwowałem, ale co uważacie o słowach Alana Urygi, może teraz najpierw Stanisław. Wiesz, to jest jakby trochę absurdalne, że większość tej polskiej piłki jest jednak pompowana z pieniędzy podatników. No, jednak te stadiony są budowane za pieniądze podatników. Często sponsorami drużyn są miasta, gminy. No też wiadomo, pochodzą to środki z, nie wiem, tytularnymi sponsorami w ogóle ligi, są jakieś spółki państwowe, więc jakby dziwne to jest, że jakby coś, za co podatnicy płacą, tak naprawdę są dyskryminowani, nie mogą z tego skorzystać. I jakby już abstrahując, co tam się wydarzyło, chociaż no to jak powiedziałeś, już nawet decyzji i tak nie ma, bo żaden sąd, policja wydała w ogóle rzeczą sprzeciwną, co generalnie jak ogólna jest ten. Natomiast zostawiając to, odpowiedzialność zbiorowa, no nie muszę dotyczyć tego, że coś się wydarzyło i teraz jak wymyślane są dziwne prawa, żeby nie wpuszczać kibiców i jakby, no dla mnie to jest w ogóle niepoważne i to jest na pewno bardzo działa na szkodę przede wszystkim ligi, bo Wisła Kraków jako zespół, który przyjeżdża do innych klubów, generuje bardzo dużą frekwencję i czy to u siebie, czy to na wyjazdach i to jest po prostu bardzo duża rysa na wizerunku ligi, że takie wydarzenia mają miejsce. Współczuję mimo wszystko właścicielom i prezesom klubów, które mają sytuację, bo to oni są de facto w jakimś takim szantażu swoich grup kibicowskich, które po prostu nie dopuszczają takiej możliwości, żeby kibice Wisły się pojawiali. No i podejmują tak głupie decyzje, no ale to po części ich rozumiem, no bo nie chciałbym sam stanąć przed takim wyborem, bo to po prostu to jest... Natomiast tak, no tutaj powinienem pomóc PZPN, powinna pomóc władze pierwszej ligi i rozwiązać tę sytuację, bo po prostu to jest, wygląda to i niepoważnie. Czy ja powiem trochę może z drugiej strony, no bo też pisałem dosyć dużo na Twitterze
o tym zamieszaniu, gdy wyszła ta informacja o zakazie dla kibiców Wisły. Ja mam teraz włączyłem przed sobą, mówiłeś Staszku o budowaniu stadionów za pieniądze podatników. Ja mam przed sobą ten raport pierwszej ligi, który ostatnio został opublikowany. W nim pod względem przychodów klubu pod Beskidzie jest trzecie w lidze. Po Wiśle i po Stali Rzeszów. I tutaj jest taka dosyć ciekawa statystyka, bo przychody ogółem za cały poprzedni sezon pod Beskidzia to jest kwota 14 milionów złotych, a z podstawowej działalności to jest podstawowa działalność, to jest dzień meczowy, prawa mediowe, marketingowe i komercyjne, to jest kwota 13 milionów 200 tysięcy. I co ciekawe, z tej kwoty 13,2 miliona ponad 5 milionów złotych to jest wpływy z miasta. Czyli mówiąc krótko, pieniądze wprost podatników, tak? Więc to też pokazuje w pewien sposób, jak, znaczy to w Bielsku-Białej jest dosyć negatywnie odbierane, tak? Ludzie się domagają, żeby miasto pozbyło się tych wpływów, tak? I nie dokładało do klubu, który zajmuje tam jedno z ostatnich miejsc w tabeli pierwszej ligi. Jest temat inwestorski, ale to jest już inna tematyka. Natomiast ja wtedy rozmawiałem właśnie z Piotrem Kubicą, z rzecznikiem prasowym pod Beskidzia, gdy pojawiła się ta informacja o zakazie. Ja w tym całym zamieszaniu jestem w stanie im uwierzyć, że faktycznie mogło dojść do jakiejś zagrożenia bezpieczeństwa kibiców Wisły, tak? Bo ta sytuacja z Radłowa, przynajmniej to też miejmy świadomość, że wyłożyli kawał na ławę i nie mówi o tam żadnych usterkach na trybunie. No ale skoro pod stadionem nic nam nie groziło, to nagle na stadionie by nam coś groziło, to... Ale to właśnie chodziło bardziej o to, co się działo poza stadionem i to jest moim zdaniem bardziej kompromitacja służb, które nie byłyby w stanie jakoś zabezpieczyć. Ja pamiętam ten mecz majowy, też byłem na trybunie gości, też był bardzo dobrze obstawiony, tam nawet widziałem jakieś armatki wodne, jakieś takie, wtedy się temu dziwiłem, teraz się już temu nie dziwię. Natomiast wydaje mi się, że gdyby nie mieli poważnych przesłanek, to absolutnie by wpuścili kibiców Wisły, zwłaszcza, że wśród ludzi spod Beskidzia jest też wielu kibiców, którzy jest też wiele osób, które sympatyzują z Wisłą Kraków. Nawet pamiętam taki moment jeszcze przed sezonem oni grali sparring z Karwiną. Ja na niego się przejechałem. Rozmawiałem tam właśnie z jednym z kolegów spod Beskidzia, znajomych. I na przykład mi opowiadał, że jako też sympatyk Wisły Kraków został zaproszony przez Goku na pierwszy domowy mecz Wisły w tym sezonie. I że jakby tam też były takie fajne akcje ze strony choćby samego Goku i jakby nie było tu żadnych takich animozji, tak, że to jest na tle jakimś kibicowskim. Natomiast tak sobie się zastanawiałem, że w tej sytuacji, jeśli klub dostaje cynk, że mogą przyjechać grupy innych klubów, domyślamy się jakich, i że może dojść do nawet jakiegoś byle incydentu, tak? Rzecznik mi przypominał, że kilka lat temu też była taka sytuacja w trakcie meczu z Ruchem Chorzów, gdzie Ruch Chorzów też miał zakaz stadionowy, ale przyjechali. Doszło tam do jakiejś rozruby, ktoś został ranny i była chryja, nie? Na całe miasto. Więc oni musieli być wyczuleni, że tam nawet jeśli by, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, przyjeżdża zorganizowana grupa kibiców Wisły Kraków, jakiś autokar, nie? Staje na parkingu, podchodzą kibole, nie? Zastawiają autobus, dochodzi do jakichś przepychanek, chryja na pół kraju, nie? Im naprawdę na tym nie zależało i nie na pół kraju, to co na całe miasto, a to jest na tyle newralgiczny element tkanki miejskiej w Bielsku-Białej, że oni się tam naprawdę nie proszą o jakiekolwiek dodatkowe powody do oburzenia, tak?
Źle, powiedzmy jedno, w całym tym absurdzie, bo to jest sytuacja no, absurdalna, trzeba po prostu wyrazić wielki szacunek dla kibiców Wisły, którzy mimo całej tej sytuacji przyjechali wesprzeć w deszczu, stali pod stadionem, nie wyrządzili nikomu żadnej krzywdy, nie spowodowali żadnej szkody, po prostu wspierali swój zespół, mimo że zostali wpuszczeni na stadion tak naprawdę bez przyczyny i wrócili właśnie do Krakowa bez żadnych problemów. I to trzeba podkreślić, bo to jest po prostu zachowanie absolutnie fantastyczne i pokazujące właśnie, na czym zależy kibicom Wisły Kraków. Po prostu na wspieraniu swojej drużyny. I tacy kibice jeżdżą na wyjazdy i to trzeba, wiesz, mocno podkreślić. I myślę, że oni tym wyjazdom właśnie pokazali, o co jest ten problem. Że właśnie normalni kibice, którzy chcą wesprzeć swoją drużynę, nie są w stanie. Znaczy tak, jak najbardziej się z tym zgadzam i moim zdaniem w ogóle się powinny, znaczy tym się też powinny zająć nie tylko służby, nie wiem, policji, czy właśnie też PZPN-u, czy ligowe, tak, żeby oddzielić w ogóle ten spór. My mówimy tutaj o wyłączeniu udziału kibiców drużyny gości ze względu na jakąś sprawę kryminalną dotyczącą porachunków kibolskich. Dla mnie prywatnie nie ma znaczenia, tam zginął gość z Bielska-Białej, czy zginął, zmarł, jak zwał. Nie dociekam do tego nawet, czy sam to sobie zrobił, czy tam doszło do jakiejś, moim zdaniem to jest no, niedopuszczalne, że gość jedzie 200 kilometrów gdzieś na ustawkę, no i dochodzi do czegoś takiego. Mówimy tutaj o sprawach kryminalnych, które nie powinny mieć przełożenia na świat sportu, tak, i na normalnych kibiców. Ale jak to ma związek? No właśnie. No nie ma związku. Nie ma żadnego związku. Nie? To oczywiście prostu... i to powinno być oddzielone. Kryminaliści są kryminalistami i zajmują się nimi służby policji, a co komu zawinił, nie wiem, ty, ja, czy Mateusz, czy ktokolwiek normalny kibic Wisły Kraków, który chce zobaczyć drużynę na wyjeździe. Nawet ludzie z mojego regionu, tak, tutaj z Cieszyna, czy z Bielska-Białej, czy z okolicznych miejscowości, którzy też lubią Wisłę Kraków, tak, i chcą przyjechać na stadion w Bielsku-Białej, żeby zobaczyć swoją drużynę. Co oni mają wspólnego z wydarzeniami z Radłowa? Więc to chyba tym akcentem może zacząć. Jak to mówił Zbigniew Boniek, zostawmy to. Ostatni temat do poruszenia. No myślę, że to tylko tak wspomniemy, że będzie ekipa, która przyjedzie na Reymonta. Brawo dla nich, Polonia z Ryba, za jakimiś chorymi zakazami ze strony swojej sąsiadki, jak to mówią. I pojawią się poloniści w ramach Pucharu Polski na Reymonta 7 listopada. Fajnie, że będą. No ciekawe, czy będzie też z nimi delegacja naszej sąsiadki, bo nie wiem, czy tam ta zgoda jeszcze funkcjonuje, ale chyba funkcjonuje dalej. No to taka przewrotna myśl, gra słów, że fortuna kołem się toczy. Stanisławie, ty pewnie wiesz, o kogo chodzi. I zobaczymy, jak pewne osoby zareagują na to, że no kibice sąsiadki, jeżeli będą, to jeżeli faktycznie się pojawią na stadionie, to zobaczymy, jak ta osoba na to zareaguje. To wszystko w dzisiejszym podcaście Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj moimi gośćmi byli specjalista, można tak powiedzieć naprawdę, specjalista Stanisław Madej, specjalista od liczb i analityki. Dziękuję Ci bardzo, Staszku. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie się grało. A także dziennikarz portalu Bielsko Info, Krzysztof Rojewski. Bardzo Ci dziękuję za ten debiut. Bardzo dobry. Bardzo dziękuję.